parkour to absolutny hit wśród młodych ludzi, jeśli chodzi o sporty ekstremalne. Rozwija się bardzo szybko, bo w przeciwieństwie do innych ekstremalnych zabaw nie wymaga dużych inwestycji. Uprawiać go może prawie każdy, wystarczą tylko wygodne ubranie, buty sportowe i fragment miejskiej dżungli, którą trzeba szybko i efektownie pokonać. Robert Zmysłowski z Pabianic uprawia parkour od 6 miesięcy. Dla niego to sposób na samodoskonalenie się. Potrafi poruszać się różnymi technikami. King Kong Vault na przykład, kiedy mamy długi murek do przeskoczenia i musimy wcześniej wyskoczyć, lecz chcemy bardzo szybko pokonać tą przeszkodę. Musimy wyskoczyć, pokonać pewną różnicę tej odległości i na końcu kładziemy obie ręce i przez te ręce przenosimy nogi i od razu jesteśmy frontem ustawieni do następnej przeszkody i już biegniemy dalej. Teraz Robert uczy i przekazuje swoje umiejętności tworzącym się grupom. Ci chłopcy skrzyknęli się zaledwie kilka dni temu. Po prostu nie miałem co robić w domu. Postanowiłem po prostu napisać do kolegi przez internet, żeby utworzyć taką grupę. No i zgodził się, w końcu zaczęliśmy ćwiczyć. Takie rozwijanie fizyczne po prostu sprawia przyjemność. Aby nauczyć się skomplikowanych figur, trzeba dużo i często ćwiczyć, ale to nie wystarczy. Trzeba również pokonać strach. Strach przed wykonaniem trudnej kombinacji, jakiejś figury na przykład. Na przykład King Kong. Niedawno bałem się zrobić ten skok przez stół, a teraz idzie mi to coraz lepiej. Ci młodzi ludzie w parkurze widzą sposób na życie. Daje taką satysfakcję z siebie, że potrafimy coś zrobić, czego wcześniej nie mieliśmy. Lubię ekstremalne sporty po prostu. Może dlatego mnie to fascynuje. Tracerzy, bo tak nazywają się ludzie uprawiający parkour, niechętnie rozmawiają o urazach i wypadkach, które są nieodłącznym elementem ekstremalnej zabawy. Zabawy, która zyskuje coraz większą popularność. Tylko w Pabianicach istnieje obecnie 8 kilkuosobowych grup. W całym województwie łódzkim kilkadziesiąt.